Wszyscy dobrze wiemy, że gdy publikujemy jakieś artykuły, nieważne, czy to w internecie, czy to w gazetach, albo czy są to zwykłe komentarze w portalu, to powinniśmy swoje tezy poprzeć solidnymi argumentami. No i wypadałoby, aby te argumenty były dosyć rzeczowe, no i logiczne, prawda? Żeby jak najmniej osób się do nich przyczepiło, chociaż i tak to się zdarza, troli nie brakuje. No, ale nawet tacy można byłoby stwierdzić wprawieni y, publicyści, zajczają niezłe wpadki. No, ja przygotowałem pięć takich y, argumentalnych wpadek, jak to nazwałem. No i może zacznę od y, ostatniego miejsca, czyli miejsce piąte. Amator korespondencji. No, jak się okazuje, taki publicysta, z, y, w cudzysłowie oczywiście. Z portalu ejoba.pl napisał tekst, który nazywa się Bardzo Krótki Tekst Przeklęty. W nagłówku Nie czytaj, bo umrzesz. Dosyć oryginalnie. A co było w nim napisane? Czytanie listów zawartych w skład Nowego Testamentu, proszę uważać, błąd zawarty w skład, wchodzących w skład, jak już, narusza zasadę prywatności korespondencji i jako przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności. No i to wszystko w ogóle bym wrzucił w niepamięć, ominął ten artykuł i już dawno o nim zapomniał. No gdyby nie to, że ten artykuł był rekomendowany 31 razy. Artykuł też w cudzysłowie, no to nawet, nawet dwóch zdań nie miał. No, ale jak na ten serwis jaba.pl, może znany taki o dziennikarstwie obywatelskim, to dosyć duży wynik. No i Poza tym, że wypowiadali się tam ludzie bardzo tak pozytywnie o tym artykule, ja zauważyłem pewien mankament. Ci światli inaczej ludzie byli w błędzie, ponieważ według tego rozumowania, tego, ar tego publicysty, archeolodzy powinni iść za kratki, gdyż nie omieszkają czytać cudzej korespondencji, no, czy nawet czyichś pamiętników, prawda? A przecież to jest bardzo ważne źródło informacji historycznej, prawda? Archeolog na przykład znajduje jakieś tam, nie wiem, zapisy czy zwoje prywatnych osób nawet, prawda? Nawet nie muszą to być zwoje, to może być pamiętnik z czasów II wojny światowej i można to zobaczyć spokojnie w muzeum. Ja przecież nieraz na takim byłem. No, a tutaj widać, ludzie byli bardzo zachwyceni tym, jak ktoś ładnie potępia. W ten sposób Nowy Testament, tak, swoją światłością. No cóż, ale to nie było aż tak dobre jak, jak ten z miejsca czwartego. A jest to mistrz porównań. Tym razem na celownik wziąłem najpopularniejszego bloga w Polsce. Jest to Kominek. No, tam się chwali, że ma 300 tysięcy wejść. No to ja mu nic nie bronię. No ale poznałem go od tej strony. Złej, mówiąc najprościej. Pierwszy artykuł, jaki przeczytałem na tym blogu, to 10 typów ludzi, których nie lubimy. Co tam takiego ciekawego było? Kominek nie lubi. Taksówkarzy pytających, który, którą trasą mają jechać. Zawsze w, w, wiem wtedy, że za kierownicą siedzi gnida, która chce mnie na, naciągnąć. To tak jakby lekarz pytał pacjenta, jak ten chce być leczony. Każdy klient chce dojechać na miejsce jak najszybszą trasą i każdy uczciwy taksówkarz o tym wie. Pytają wyłącznie dlatego, że mają nadzieję usłyszeć kierunek z dłuższą trasą. Moją uwagę szczególnie zwrócił fragment od lekarzu. Może powtórzę. To tak, jakby lekarz pytał pacjenta, jak ten chce być leczony. No dobra, czy jak lekarz wykryje raka piersi, u pacjentki, to od razu przeprowadzam masek to mnie bez żadnej konsultacji z nią. No, według sławnego kominka najwyraźniej tak. No, ja się nie będę kłócić przecież. No dobra, ale miejsce trzecie jest y, jeszcze ciekawsze, y, ponieważ dlatego wyżej punktowane, y, ponieważ nie pamiętam jeszcze w, jakiej to było, w jakim to było czasopiśmie, ale jednym z katolickich. No i tam był artykuł dotyczący ateistów. Y, o tym, że. Ateiści robią nagonkę na katolików, tak jak kiedyś robiono, robiono nagonkę na czarownicę. No i te porównanie jeszcze bardziej takie kulawe od tego kominkowego no bo kto robił nagonkę na czarownicę? Kościół, no i niepotrzebnie no w sumie nie, to już nawet nie wymaga żadnego komentarza. Ale uwaga, to jeszcze nie koniec bo to jest dopiero trzecie miejsce zostały nam jeszcze dwa. Jakie będzie drugie? Nazwałem je troską o wiernych. No bo jakiś czas temu, już taki trochę dłuższy, Kościół wystosował taki list do swoich wiernych o tym, że najpierw zwykły pochówek, no i dopiero potem można skremować ciało. No ale według Kościoła kremacja jest pochodzenia pogańskiego. Jest to zwyczaj pogański. No i dlatego katolicy nie powinni stosować kremacji. No nie, żeby inne zwyczaje, takie jak ubieranie choinek, malowanie pisanek, Boże Narodzenie czy Halloween były pochodzenia pogańskiego. No to jakoś nie przeszkadza yy, Kościołowi. No ale dlaczego chodzi o pieniądze? Bo Boże Narodzenie wiąże się z kupowaniem różnych, różnych bombek, świecidełek, tak, prawda? No a za tym idą pieniądze. No i w sumie nie wiem jaką mają korzyść yy, księża... Z tego, że to się do sklepu, coś kupuje? Nie wiem. No ale. Także niemało zapachówek oni sami dostają, prawda? No, jak to powiedział Krasicki, każdy to czyni co zyskowi sprzyja. Ksiądz ludzi grzebie, a doktor zabija. W każdym razie sam Krasicki zajmował dosyć wysokie stanowisko w hierarchii kościoła. No dobra, ale. Pierwsze miejsce nie przepadnie amatorowi cudzej korespondencji, jednocześnie znawcy archeologii. Podium nie będzie także udziałem kominka i jego lekarskich zamiłowań. Wygrana nie przepadnie również redaktorowi czasopisma kościelnego. No, a kto więc zasłużył na niechlubne pierwsze miejsce? Za, a nawet przeciw. No to może przeczytam, jak to dokładnie ująłem. Za nonsens i powszechne uznanie wśród ludzi wykształconych, za powszechność i zdominowanie książek naukowych. Tak w wielkim skrócie można opisać zasługi, które dokonały Hatteria, jeszcze tylko podobny mieszkaniec wysp położonych nieopodal Nowej Zelandii, oraz Latimeria, ryba pochodząca z okolic zachodniego wybrzeża Madagaskaru. Może o tej pierwszej zbyt dużo nie słyszeliśmy, ale o drugiej prawdopodobnie, bo było jakiś czas temu, parę lat, może nawet wstecz. Nawet o tym głośno, że odkryto rybę, która już miała dawno wyginąć. No i właśnie te zwierzęta są różne. Łączy ich ta cecha, że są żywymi skamieniłościami. Uważano, że dawno wymarły, a jednak w niezmienionej formie przetrwały do dzisiaj. No i co w tym takiego nadzwyczajnego? No w zasadzie nic. Znalazłem pewien fragment książki, w której były takie słowa. W trwającej wiele miliardów lat historii rozwoju organizmów żywych pojawiały się i znikały liczne gatunki. W ich miejsce powstawały nowe, lepiej przystosowane do zmieniającego się środowiska. No i to jest w sumie esencja tego, co mówi ewolucja, tak? U różnych gatunków dochodzi do różnych mutacji. One z kolei, jeżeli te mutacje były pozytywne, no to zaczynały dominować, no i wypierały te mniej przystosowane. No a dalej co czytamy? W tej książce niektóre pradawne gatunki jednak przetrwały. No tak jak Hateria i Latimeria. A ich odkrycie stawało się zawsze wielkim wydarzeniem i uwaga, kolejnym dowodem na istnienie procesu ewolucji w świecie organizmów żywych. No i jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to choć niektóre organizmy pozostały niezmienne od miliardów lat, a co za tym idzie, proces ewolucji nie odegrał na nich żadnej istotnej roli. No i to jest dowód popierający tezę ewolucji? No nie wiem. Dla mnie to idealny przykład tego, że tonący chwyta się brzytwy. W naszym wypadku tanich argumentów. No, teraz już wiem, co znaczy powiedzenie za, a nawet przeciw. No, jak tak dalej pójdzie, to nawet istnienie Boga będzie dowodem popierającym istnienie ewolucji. No ja jednak naukowcem nie jestem. Ani księdzem, ani też sławnym blogerem, redaktorem, czy znawcą archeologii. Jestem tylko kimś mało istotnym, kim, kimś kto wypowiada się na podrzędnym blogu, który nigdy nie zdobędzie popularności. Nikt nie będzie wydawać żadnych ochów i achów nad moim tekstem. Moje zdanie jest więc niczym w porównaniu z oświeconymi ludźmi, których miałem czelność wymienić nieco wcześniej. Po tej stronie mówił Max Komiński. Więcej moich artykułów, w tym również felietonów, znajdziecie na moim blogu currentlistener.blogspot.com